Zawsze lubiłam wodę, zawsze lubiłam sport. Trafiła się taka możliwość, że przystanka, jaką miałam bardzo blisko, koło miejsca mieszkania, więc możliwość wypłynięcia kajakiem na środek jeziora wydawała mi się bardzo fascynująca i bardzo ciekawe zajęcia przede wszystkim. Ja myślę, że pierwszy medal mistrzostw z Polski. Później pierwsze medale międzynarodowej imprez, czyli te kategorii juniorskiej, później kategorii seniorskiej, pierwszy medal olimpijski, drugi medal olimpijski, no i czekam na trzeci wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Tak, oczywiście, bardzo często wracam z wspomnieniami, a jak zdarza mi się przyjechać do Tychów i móc trenować tutaj, to te treningi jakby miały taką podwójną moc, faktycznie tak jest i da się to odczuć. No myślę, że bardzo ważne dla młodych sportowców, jak i również dla rodziców, bo rodzic zaprowadzając dziecko na jakiekolwiek zajęcia, patrzy jakie są warunki, żeby to dziecko odbyło te zajęcia, w jakich warunkach może wykonać trening, się przebrać. Kiedyś tego nie było, kiedyś warunki były typowo spartańskie, jednak no, czasy się zmieniają, więc trzeba iść zgodnie z tymi czasami i jeśli są możliwości, jeśli miasto daje takie możliwości, to trzeba to realizować i jak najbardziej do oceniać. Ja myślę, że mogę śmiało to potwierdzić, tym bardziej, że Tychy się rozwijają i powstają nowe właśnie obiekty, żeby móc trenować w dogodnych warunkach dla sportowców, więc to się docenia i myślę, że młodzież to doceni, a za kilka lat będą tego rezultaty właśnie może w kolejnym medalu olimpijskim czy innych właśnie zawodach międzynarodowych.